Cześć, to ja, Wojtek Piedraszek, kanał Rockday. Pokazuję Wam kompresor Sustainer firmy Behringer, model CS400. Czysty kanał, jaki mam teraz, to jest, brzmi tak. Teraz włączmy kompresor. No tutaj na pokładzie tego mamy co? Włącznik, znaczy no włącznik, dioda, która pokazuje pracę, input, output, wejście na zasilacz 9V, standardowa wtyczka. Mamy tak, level, tone, attack, sustain. Wiem, że to może z Waszej strony troszeczkę być słabo widoczne. Level, tone, attack, sustain. No i tak, level to po prostu mamy po prostu głośność. No, no jakby to inaczej nie nazwać, nie? Tone, czyli po prostu to jest barwa. Tutaj dodaję, to jest gałka bardziej odpowiedzialna za presence. Tak tutaj określa producent, że no bo generalnie gałka od barwy. Zobaczmy sobie, jak ona sobie sama brzmi. Teraz tak, gałka atak. Czyli gałka atak to generalnie determinuje, jak szybko kompresor reaguje na sygnał, na to, co gramy. No i teraz ten gałka atak to jest tak, od po prostu wolnego do szybkiego, czyli od szybkiej do wolnej reakcji. No i ostatnia gałka sustain, czyli po prostu to generalnie no sustain, wybrzmiewanie duszy, wybrzmiewanie sygnału tego, co gramy. Dłużej po prostu nam dźwięki się ciągną. Słyszycie, generalnie nawet ciszej się robi. Słyszycie, ten po prostu bardzo szybko reaguje na dźwięk, na nagranie. Efekt jest dosyć fajny, no daje tym dźwiękom. Jak uderzę na przykład mocniej akord, to po prostu te dźwięki się wyrównują. Nic jakoś strasznie nie walą, prawda? Nawet jak uderzę cicho, to tak samo te dźwięki są takiej samej głośności. Posłuchajcie właśnie reakcję właśnie tej gałki atak. Dam na minimum wartość gałki, teraz uderzam cały czas jeden dźwięk. Z tą
Tongaku Sustain właśnie. Jak to fajnie reagowało, to zobaczmy, cofnijmy teraz tak, gałkę sustain na minimum, no widzicie, no sam sustain teraz na minimum to po prostu powoduje, że mamy generalnie dużo ciszej sam efekt. Nawet niewiele daje sama gałka atak. O, przy takiej pozycji, o, na 10 godzinie już zaczyna być ok. Także sam ten kompresor, tak jak widzę w porównaniu z innymi kompresorami, to on fajnie się sprawuje, fajnie brzmi. No myślę, że jeśli ktoś szuka kompresora niedrogiego i dobrze działającego, dobrze poprawiającego tą dynamikę dźwięku, to myślę, że ten CS400 to byłby bardzo dobry wybór. Więc no myślę, że brać i się nie zastanawiać, tym bardziej, że generalnie ja bym dał mu ocenę 5 pod względem no zarówno jak i ceny, jak i brzmienia w porównaniu z innymi, więc brać w ciemno i się nie zastanawiać. Pozdrawiam, papatki.